z cyklu Historia Lego Castle na jednym obrazku. Mroczne pozdrowienia! Witajcie w kolejnym odcinku Bricks of Gore i dzisiaj będziemy się bawić średniowieczną kuźnią. Zapraszam! Pudełko. No, jest to spore. Bardzo ładne pudełko. Tak wygląda. Od tyłu tak wygląda rewers pudełka. Ta strona. Strona. W środku pełno woreczków, sporo woreczków. Tu jest takie ciekawe wycięcie. A, teraz je lepiej widać. Czyli domyślam się, że jak to sobie rozwalimy, to możemy sobie ładnie zamknąć te pudło. No, tylko że nie chcę niszczyć tego obrazka, no wiecie. Wartość pudełka. Ogólnie spore, ładne, podoba mi się. To jest woreczek z częściami zapasowymi plus bardzo ładny separator. Sporo tego. Hihi, klocki. No i instrukcja. Ojejku, ale to jest bydle. Ładnie zapakowana w folijkę. Także szacun. Aż grafik chyba płakał jak to ten, ale... No można było to troszkę rozwiązać inaczej, jednak myślę, że nie chciało im się tego wycinać i zrobili jedno takie zdjęcie, które wrzucali wszędzie. Lenistwo! Ale jestem w stanie to zrozumieć. Też czasami tworzę grafiki, więc nie, no spoko. Tylko za tę cenę... Dobra, nieważne, ważne, że model jest zacny, więc... No to taki szybki rzut oka na instrukcję, nasz twórca zestawu, ekipa ze strony LEGO. A to jest bardzo ciekawe, retrospekcja jeśli chodzi o zestawy kuźni. Świetne. Jakieś tam detale, budowanie, bla bla bla. Sporo tego jest. Spis części. Jeszcze gdzieś tu było coś, co mnie interesowało. 2 godziny później. Jest. Mroczny feedback. Minifigurki. No, tutaj dostaliśmy sporo. 4 minifigurki, 2 zwierzątka, także wow. Rycerz Black Falcon. Bardzo ładna minifigurka. Ogólnie wielu fanów Classic Castle w tym momencie się uśmiecha, widząc ten herb na torcie, widząc ten herb na tarczach. Jej! No, jest to leciwy rycerz. Ale wiecie co? To jest taka subtelna aluzja. Gdyż, ależ, ponieważ... Tak ten rycerz mógł wyglądać za młodości. Troszkę się to różniło. Ale no, to jest naprawdę świetne nawiązanie, że lata minęły, troszkę się postarzałem, ale nadal jestem dobrym rycerzem. Jednak tutaj podobieństwa się nie kończą. Oczywiście też mamy tutaj nadruki paska, tarcze jak to tarcze, ale też kolejna taka subtelna aluzja do dawnego LEGO, którą miałem, przynajmniej ja tak myślę. Większość minifigurek ma podwójnie nadrukowane główki. Rycerzyki Black Falcon nie mają. I to też może być aluzja do starych, dobrych czasów LEGO, gdy były takie, wiecie, główki. Więc hej, nie wiem czy to było zamierzone, czy nie, ale ogólnie tak. No i przy okazji widać, jak te miecze się zmieniły w czasie. Aha. I jeszcze jedno. Oczywiście każdy rycerzyk dostaje swój własny hełm. W ogóle w tym zestawie jest pełno akcesoriów, więc hej, jest dużo zabawy. I tutaj mamy porównanie w pełnej zbroi. Ho, ho! Tum, tum, tum. Akcent kobiecy w zestawie. I to widać, że nie ma żartów z tą panią. Wojowniczka, Black Falcon. Tors podobny, różnica jest tutaj w naramiennikach. Bardzo ładna halabarda, oczywiście też dostaje kaskofon swój. No i podobnie jak u naszego rycerzyka, też nie ma podwójnego nadruku na główce. Ale hej, wygląda naprawdę zacnie.
minifigurka Kowala, też taki leciwy, bo jak sobie zobaczycie starsze wydania Kuźni, to ten Kowal troszkę miał mniej zarostu, także super. Ale ogólnie co, mamy ładne tutaj nadrukowane detale, z tyłu też to super wygląda, no i oczywiście podwójnie nadrukowana twarz. Więc możemy sobie tutaj poszaleć z wyglądem twarzy Kowala. Tuf, tuf, tuf. Łuczniczka. Też bardzo ładnie wykonana. Nawiązanie kolorystyczne do Forestmenów, oczywiście zielone. Klasyczny kołczan, klasyczny łuk. No i taka podwójna główka. Kolejna bardzo ładna minifigurka do kolekcji. Zwierzątka. Na początek piesek. I ogólnie jednej osobie z forum Lego. Bardzo ciekawie wyszedł ten piesek. Zobaczycie zdjęcia, więc hej, ma chłopak szczęście. Ogólnie pozdrawiam. Zagraj w totolotka. Takie rzeczy nie zdarzają się na co dzień. Też bym chciał takiego derpi pieska. Ale ogólnie hej, ładny husky, zwany Szalikiem lub Hansem. Hello! Szkoda, że nie dali kotka, ale to da się naprawić, spokojnie. No i konik, konik, konik. O, koniki z Lego, no kolejna wersja konika. Ta jest taka, wiecie co, wypasiona, bo tutaj mamy artykulację, że możemy sobie schylić główkę, możemy wykonać kopniaka końskiego, czy tak go postawić. Naprawdę super. Minus tego jest taki, że nie dostaliśmy siodła. No ale może ktoś ma jakieś siodło. I tu możemy sobie wrócić znowu do historii Lego. Zaraz wam pokażę poprzednie koniki. A, chodź sobie tutaj. Poprzednia wersja konika wyglądała tak. Nie mieliśmy artykulacji nóżek, mieliśmy tylko artykulację szyi. A tak to wyglądało na samym początku. Zrobiłem taki model pokazowy, oczywiście to miało inne kolorki czasami, ale ogólnie tak wyglądały pierwsze koniki z Lego. No to rzut okiem na kuźnię od strony jabłonki. Świetna sprawa, mnóstwo detali od samego drzewka, które przypomina mi drzewko jabłoni, które sobie rośnie u mnie na wsi. Też jest tak niesamowicie wygięte nad takim pseudostawkiem i fajnie się po tym spina ogólnie. Także hej, no nostalgicznie mnie tu wzięli. Detale w postaci studni, jakieś tam wiadereczko, pełno roślinności. Tutaj mamy taki magazynek na drewno. Świetne tutaj są te okrągłe tile, które są nadrukowane z tymi słojami drewna. Piękne detale. Co dalej? Ładne schodki, pełno jakiegoś tutaj zielska sobie rośnie, jakiś mech, porosty. Także od tej strony to wygląda ślicznie, po prostu ślicznie. Kuźnia od frontu. No i tutaj już jest taki typowy warsztat na zewnątrz. Mamy kowadło, mamy beczkę z gotowymi mieczami. Tutaj mamy palenisko z położonym mieczem, gotowym do podgrzania i wykuwania dalej. Bardzo ładny daszek, tutaj znak, że mamy do czynienia z domkiem Kowala. Logo kuźni, że tak powiem. Też wszystko ładnie nadrukowane, nie ma tu naklejek. Pięknie, można, można. I kolejny bajer. Tutaj mamy taki miech kowalski. Jego sobie wczepiamy tu. I ten miech podczepiamy sobie pod klocka ze światełkiem. Wciskamy, tada, i palenisko się pali. Świetna sprawa. Kuźnia od kolejnej strony. Tutaj mamy ten cały mechanizm z miechem kowalskim. Dodatkowe narzędzia. Poletko z dniami. Tutaj jest sprytnie ukryta kość dla pieska. Tak. No i widzicie tutaj naprawdę świetna robota, jeśli chodzi o detale muru pruskiego, okienka, wykończenie dachu. No świetnie to zrobione, naprawdę. Tutaj takie małe detale na tych podporach, pełno cegiełek. I tutaj ta technika robienia tych całych bloczków jest mega, więc budując to naprawdę sporo się nauczycie i sporo podpatrzycie, jak można budować naprawdę piękne budowle. No i kuźnia od tyłu. No to już tak nie poszaleli, aczkolwiek jest kilka ciekawych rzeczy. Znowu ładne tutaj detale muru, jakieś tam mchy, porosty.
I co jest ciekawego, kolejny easter egg, nawiązanie do Forestmenów, tam często się pojawiała taka tarcza. Czyli nasza łuczniczka może sobie strzelać do tarczy. Tuf, tuf, tuf. W ogóle też dobór jabłonki nie jest przypadkowy. Dlaczego dobór jabłonki nie jest przypadkowy? Ano, wiele osób kojarzy taką sztuczkę strzelecką, że strzela się z łuku do jabłka położonego na głowie kogoś tam, nie? Już taka legenda o Wilhelmie Tellu, czy tam w ogóle to się przyjęło w popkulturze, także też świetne nawiązanie i świetny dobór drzewka. No i tu mamy taką żabkę. No i naszą kuźnię możemy sobie rozdzielić na trzy pięterka. Także zaraz zobaczycie, jak to się ładnie rozbebesza na części pierwsze. Muahaha. Okej. O ile z zewnątrz kuźnia wygląda imponująco, to w środku jest po prostu... No dobra, tak to wygląda z bardzo dziwnego ujęcia. No ale to troszkę tak ciężko pokazać tą kamerką. Anyway, dam radę. Tutaj mamy schodki, te części zewnętrzne, które widzieliśmy. I zaczniemy od tego, co tu się dzieje. Powieszone na takim wieszaku, na ramienniki, tarcza, kamień szlifierski. Tutaj mamy skrzynkę ze sztabami rudy żelaza, czy czegokolwiek, Dark Iron. Pozdrawiam fanów Dark Irona z WoWa. Ładny tutaj stojak na hełm, jakieś garnuszki, patelnie, beczka z prętami żelaznymi, tutaj powieszone narzędzia typu młotek, czarny Kleinspadel z Dark Irona i tutaj miotła, kowadło oczywiście z jakąś sztabką rozgrzanego metalu. Tutaj mamy węgielki i też się ładnie to podświetla, jak odpalimy nasz klocek, więc także jeśli nasz kowal chce, to może pracować albo wewnątrz budynku, jak jest zimno, albo na zewnątrz. Także świetnie wykonane detale pracowni kowalskiej. No, a tak wygląda pierwsze piętro po zdjęciu z całego stoku pięterek. Z zewnątrz już widzieliście. To jest ładny detal w postaci lampy. Ale co kryje się w środku? Zobaczymy. No, pierwsze piętro to jest taka typowa kuchnia i ojejku, ile tu jest detali. Po pierwsze, krzesełka, bardzo ładnie wykonane. Tutaj oparcia kombinowane z siekierek i patyków po prostu rozwaliły mnie. Świetny pomysł. Co dalej? Tutaj jest taka beczułka, pewnie z piwem, tudzież sokiem jabłkowym, jeśli jesteście niepełnoletni. Ładne tutaj takie lampki, pochodnie powiedzmy. Stolik, kieliszki, mięcho, a jak ktoś nie je mięcha, to ma sałatę. Tutaj kolejne bajery. Maselnica, po prostu hej, maselnica, super. Palenisko, złap ostrość. O. Palenisko, raczej taka kuchenka, piecyk powiedzmy, z garnuszkiem, w którym gotuje się coś. Coś zielonego i coś czerwonego. Stoliczek do krojenia warzyw. Tutaj mam marchewkę, która już jest pokrojona. Dostajemy czarny tasak i kolejną patelnię. No i schody na kolejne piętro. Tutaj drzwi. I to też są nadrukowane tile, więc można bez naklejek? Można. No i tutaj zbliżenie na ładny szyld. Dachówki, komin. No... Świetnie, świetnie. Ogólnie tyle możliwości do zabawy, że ho-ho. Przytulna, miła kuchnia. No to pora na dach. Też wygląda super. Jeśli chodzi o wykończenie, to te całe dachówki dają taki piękny efekt wizualny, że ho-ho. No i te takie smaczki w postaci łatanych dziur w dachu, te jakieś tam mchy, porosty. Świetny jest pomysł na mocowanie tego dachu i budowę tego, blokowanie tego. A jak będziecie się tym bawić, to zobaczycie i naprawdę polecam. Wielka frajda zbudowania tego dachu. Tutaj ciąg dalszy komina, okienko, więc jest super. Ale dach to jest ostatnie piętro i tutaj mamy taką część, że tak powiem, sypialną. Ekstremalne zbliżenia, wiem o tym. Dobra, co robimy z tym dachem? To sobie ściągamy. A, myk.
i oczom naszym ukazuje się wnętrze tego poddasza. I teraz tak, dzieje się tu sporo. Mamy ładne łóżko, kuferek z ciekawą zawartością, o której za chwilę. Tutaj taki kącik relaksacyjno-poetycki. Świetny tutaj jest tile nadrukowany Once Upon a Time. Jest kałamarz, jest taka lampka mała do oświetlenia sobie miejsca pracy. Jest znowu kominek, dzięki któremu będzie ciepło i przytulnie. Taborecik. Skóra z dzika, po prostu mega. To świetne, przytulne poddasze. A tak, ciekawostka, w skrzyni mamy kompas i plecak. Czyli takie też nawiązanie do pewnej minifigurki, podejrzewam. Bo znowu nadinterpretuję. Ale ogólnie też widać, że ktoś tutaj miał podróżnicze zapędy. No, sporo takich detali, które inspirują do zabawy, do opowiadania historii. No, niesamowity zestaw. No i te detale na łóżku, to jest majsterszyk, po prostu małe, a piękne. No, nie mogę się nachwalić, naprawdę dobry zestaw. No i w zestawie mamy jeszcze taki wóz rycerzy Black Falcon. Mała rzecz, a cieszy. Świetnie tutaj zrobiona ta lampa. Taki wóz drabiniasty, do którego możemy wrzucić nasze niepotrzebne akcesoria. Tu jest jeszcze jakiś worek na coś tam. I oczywiście możemy sobie to podłączyć do konika, tylko musimy najpierw konika troszkę tak wyrwać mu kawałek grzbietu. Och, ta brutalność Lego. Myk, mocujemy. Kawałek koniny możemy sobie dać tutaj. No i myk, 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 myk. Sobie pomyka nasz wóz. Także hej, kolejny bajer w zestawie. Super. Decepticon Megatron. Prehistoryczne dinozaury. Rar! I średniowieczny soczek. Niam, niam, niam. No to kilka słów podsumowania. W skrócie, nostalgiczna bomba, która zaora wszystkich fanów klasy klasu. I oj tak, jest to definitywnie jeden z najlepszych zestawów w tym roku do tej pory. Zobaczymy, co się jeszcze pojawi oczywiście. Ale dla mnie, jako dla naprawdę wielkiego fana klasycznego kasu i ogólnie klasycznych zestawów Lego, to jest piękna sprawa, piękny hołd do minionych czasów, piękny z jednej strony teaser, że okej, jakby Lego chciało, to coś by mogło z tym zrobić. Dziękuję bardzo za Black Falconów, za te tarcze, za mnóstwo ciekawych nawiązań do popkultury, historii Lego. No, zestaw jest niesamowity. Także co, cena jakość? No, na premierę 7 stówek. No, jest to dużo i no, dla mnie to też był srogi wydatek. Nie mam żadnych tam sponsorów. I co mogę wam powiedzieć? No, ja nie żałuję. No. No to tyle na dzisiaj. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i zapraszam do kolejnych filmików. I będzie mi miło was gościć na kanale. Także ja spadam, idę się dalej bawić moimi rycerzykami i wszystkiego dobrego, zdrówka. Siema. Dum, 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 dum.